Najbardziej w tym teście chodziło mi o to, czy świeży olej zbadany wcześniej, który był zakupiony w sklepie internetowym, jego parametry tak bardzo odbiegały od tego, co było w karcie technicznej, to ten sam olej, który zakupiłem u autoryzowanego dystrybutora Shell. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do badań oleju pracującego w Mercedesie Sprinterze. To już trzeci etap eksperymentu związanego z tym pojazdem. W odcinku numer 258 w pierwszym etapie analizowaliśmy próbkę, która według deklaracji miała być olejem świeżym po wymianie serwisowej, a okazało się, że ta wymiana nie została przeprowadzona. W drugim etapie badaliśmy olej o znanym pochodzeniu Shell Helix Ultra AML 5W30 i choć wynik zużycia okazał się bardzo dobry, to uwagę zwróciła jedna kwestia. Nietypowo wysoka rozbieżność pomiędzy deklarowaną lepkością, a tym, co zmierzyliśmy w laboratorium. Różnica sięgnęła 12%, co jak na oleje tej marki było absolutnym wyjątkiem. W dzisiejszym etapie wracamy właśnie do tej niejasności. Do laboratorium dotarła przesyłka z kolejną próbką świeżego oleju, tym razem Shell Helix Ultra Professional AML 5W30, zakupionego bezpośrednio u autoryzowanego dystrybutora Shell na znanym portalu zakupowym. Jak zaznaczono w dołączonym liście, nasz dzisiejszy uczestnik odwiedził wcześniej kilka stacji paliw Shell, ale nigdzie nie udało mu się dostać tego konkretnego wariantu. Co więcej, autor przesyłki postanowił skontaktować się z działem technicznym Shell, by upewnić się co do danych technicznych. Odpowiedź była jasna, karta techniczna, którą wykorzystywaliśmy w poprzednim etapie, jest aktualna. W liście znalazła się także informacja na temat podjętych działań. Olej został ponownie wymieniony, tym razem z wydłużonym interwałem do 25 tysięcy km. Próbka z tej wymiany została dostarczona, jednak pojawiło się uzasadnione pytanie. Czy ma sens ją badać, jeśli okaże się, że świeży olej z obecnej puszki różni się parametrami od tego, co analizowaliśmy wcześniej? Tutaj poprosiłem Jacka o doprecyzowanie, czy olej świeży, który został podesłany w tym etapie, pracuje w Sprinterze aktualnie i czy próbka oleju przepracowanego ma swój odpowiednik w postaci próbki oleju świeżego, która była przesłana poprzednim razem, poprzedni etap. Odpowiedź była następująca. Dokładnie tak, jak pan zrozumiał. Najbardziej w tym teście chodziło mi o to, czy świeży olej zbadany wcześniej, który był zakupiony w sklepie internetowym, jego parametry tak bardzo odbiegały od tego, co było w karcie technicznej, to ten sam olej, który zakupiłem u autoryzowanego dystrybutora Shell. Jego próbkę wysłałem tym razem do pana razem z próbką oleju przepracowanego po przebiegu 25 tysięcy km. Otrzymałem też wcześniej wyniki testu IDEA. I zastanawia mnie tak duża ilość sadzy w tym oleju, auto z niewielkim przebiegiem, użytkowane prawie wyłącznie na autostradzie, filtry pozmieniane, przy kolejnej wymianie zrobię płukankę i jeśli badanie wykaże dużą rozbieżność świeżego oleju z kartą techniczną, to prawdopodobnie zmienię olej na inny. Plus dodatkowo wzmianka na temat potencjalnej alternatywy, wyświetlam dla zainteresowanych. I właśnie od tej próby rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, przyjrzymy się świeżej próbce i sprawdzimy, czy próbki oleju świeżego z poprzedniego etapu oraz dzisiejszego są tożsame. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent.
Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 185. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Analogiczna sytuacja jak poprzednim razem, dziwnie wysoki rozjazd. Po raz drugi charakterystyka lepkościowa tego oleju ewidentnie różna od tego, co deklaruje producent. W kontekście obaw Jacka, czy to będzie ten sam olej, wygląda na to, że tak, nie obserwuję tutaj sygnałów o zróżnicowaniu. Rzućmy jeszcze okiem na podczerwień i stopień zgodności tych dwóch próbek, wygląda na to, że to są dokładnie takie same oleje. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 60,4 w 40 stopniach oraz 11,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 188. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość praktycznie na niezmienionym poziomie, brak niepokojących sygnałów. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych wynik wzorowy. Jeszcze lepiej jak w poprzednim etapie, wygląda na to, że są to efekty nieprzerwanych procedur wypalania DPF-a, o których wspominał Jacek w swojej wiadomości. Procedura nie została przerwana ani razu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport, jakie wnioski? Zanieczyszczenia stałe, nota 7 z 9, czyli nisko. Ogólna kondycja oleju, nota 6 z 9, czyli również nisko. Woda oraz paliwo na zielono, nota 3 z 9. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis: normalne spalanie, stan oleju mieści się w normalnym zakresie dla przebiegu oleju. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Indywidualnie można sobie zrobić porównanie tych testów i ocenić ich możliwości. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. W obszarze degradacji dodatków, podobnie jak w poprzednim etapie, sytuacja pod kontrolą, stopień sulfonowania, nitrooksydacja oraz utlenianie, poziomy nieco wyższe niż w drugim etapie, ale wciąż są to wyniki na zielono bez zastrzeżeń, co zaskakuje to poziomy sadzy, jeszcze wyższe niż w drugim etapie, spodziewałem się szczerze mówiąc niższych wartości. Porównując wyniki w teście bibułowym, to nie spodziewałem się takiego zróżnicowania. Natomiast trzeba uznać wyższość bibuły IDEA w tym obszarze, która skutecznie wskazała wysokie poziomy sadzy.
Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy bardzo ładny faktor na poziomie 85%, czyli bardzo podobnie jak w poprzednim etapie. Gdyby nie ta sadza, to byłaby to jeszcze wyższa wartość. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!